Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej w sprawie zmiany ustawy, przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy. Te propozycje są zawarte w druku nr 603. Propozycja Senatu jest jeszcze jednym przyczynkiem do dyskusji nad jakością stanowionego w Polsce prawa oraz poszanowania konstytucji. Konstytucję winien szanować również organ najwyższy władzy ustawodawczej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre przepisy kodeksu wyborczego i również przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy zostały uchwalone z naruszeniem konstytucji. Rzecz, o której dzisiaj mowa, jest pozornie drobna, ale wprowadziła pewną niepewność prawną w ważnym prawie wyborczym. Szczególnie dotyczy to wyborów uzupełniających w trakcie kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W szczególności, jak mówili o tym przedmówcy, rzecz dotyczy ewentualnych wyborów uzupełniających do rad gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców, gdzie nowy kodeks wyborczy z 2011 roku wprowadza wybory większościowe w okręgach jednomandatowych. Siłą rzeczy realizacja takiego zapisu w sytuacji, kiedy Rada Gminy została wybrana w wyborach proporcjonalnych, jest praktycznie niewykonalna. Przed Senatem ten problem prawny po derogacji, uchyleniu artykułu 16 ustępu 1 i 2 ustawy, przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy przez Trybunał Konstytucyjny zauważyła Państwowa Komisja Wyborcza, która 28 listopada ubiegłego roku podjęła uchwałę pod nazwą wyjaśnienia dotyczące zmian w składach rad i stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kadencji 2010-2014. W tych wyjaśnieniach Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że powinno się stosować stare przepisy, to jednak interpretacja taka i ewentualnie podobna praktyka, jeśli ma miejsce, nie ma podstawy prawnej. W każdym razie uchwała ta nie ma mocy wiążącej i nie jest powszechnie obowiązującym źródłem prawa. Ewentualnej interpretacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego może zaś dokonać tylko sam Trybunał. Stąd dzisiejsza inicjatywa Senatu Rzeczypospolitej jest inicjatywą pożądaną i wydaje się, że Sejm jednomyślnie powinien przyjąć tą nowelizację omawianej dzisiaj ustawy. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiada się za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo.